Cześć, witam Was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o owocach w sztuce, bo czemu by nie? Mamy latko w pełni, słońce pięknie świeci, każdego dnia pada. No i jak wiadomo, jeżeli jest sezon, to i owocki są najsmaczniejsze, więc to było taką moją małą inspiracją na dzisiejszy podcast. I myślę, że jest to fajny punkt wyjścia do opowiadania o sztuce. Już kiedyś zrobiłam podcast o kwiatach w sztuce, więc. Bardzo mocno mnie on zainspirował, no i słyszałam, że Wam się podobał. Więc bez zbędnego przedłużania, René Magritte to zdecydowanie król surrealizmu i przyznam Wam się szczerze, że chyba bardziej do mnie trafia niż geniusz Salvador Dali, ale to zapewne już wiecie z moich... Wywodów. I co do syna człowieczego, no to on powstał w 1964 roku. Na obrazie widzimy mężczyznę ubranego w elegancki ciemny garnitur, na głowie ma melonik, również bardzo elegancki. I to, co najważniejsze, to jego twarz jest zasłonięta przez zielone, soczyste jabłuszko. I prawdopodobnie jest to autoportret, a też z ciekawostek powiem, że jest to jeden z trzech obrazów, które powstał w tej serii René Magritte. Ale dzisiaj się na tym synu człowieczym tylko skupimy. No dobra, ale pomyślicie, Mariką. dlaczego myślisz, że jest to autoportret? No ja już Wam odpowiadam. <laughs> Boże, sama ze sobą gadam. Bo możemy tak domniemać, dlatego że. Magritte właśnie w taki sposób się ubierał i nawet znalazłam fragment, w którym właśnie Rena opowiada o swoich outfitach, tak mogę to powiedzieć. Melonik to nakrycie głowy, które nie jest oryginalne, nie stanowi zaskoczenia i noszę go, bo nie mam ochoty się wyróżniać. Gdybym chciał wywołać sensację na ulicy, ubierałbym się odpowiednio do tego, ale nie chcę, także... Krótko i na temat. Ale jeżeli chodzi o interpretacje, no to zapewne jest kilka, tak jak w przypadku każdego dzieła sztuki, ale ja skupię się na dwóch i zacznę od tej z tłem religijnym. Bo jakby od razu kojarzymy, że jabłko występowało w Biblii, ponieważ jest symbolem grzechu, ponieważ kojarzy się no z przypowieścią o Adamie i Ewie, która jakby była koncepcją upadku człowieka, no bo przecież Ewa, kobieta, największa złotego świata, skusiła się na jabłuszko, którego no Pan Bóg nie pozwolił jej zjeść. I w ogóle trochę się zacięłam przy mówieniu o tym, bo myślałam, że to jest taka oczywista historia, ale szybko sprawdziłam, bo okazało się, że cała historia mówi o tym, że kiedy Bóg stworzył Świat w te siedem dni, no to wpuścił jakby stworzonego Adama i Ewę do. Raju powiedział, że mogą korzystać z wszystkiego, co znajduje się w raju, ale nie mogą zjeść owoców z danego drzewa. No i po pierwsze okazało się, że Biblia wcale nie mówi, że to było jabłko i w ogóle nie określa, jaki to był owoc. Także nie wiem, dlaczego się przyjęło, że jest to jabłko, które w późniejszej, jakby, nie wiem, symbolice, jeżeli chodzi o malarstwo i o sztukę, będzie za każdym razem powielane właśnie jako jabłko, jako symbol grzechu. Także jest to. Ciekawe. Znalazłam też fragment Biblii, także czytamy, czemu by nie. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Dobra, chyba nie nadawałabym się na księdza. Ale wracając do Reny Magrita, bo dzisiaj nie niedziela, więc nie trzeba głosić słowa Bożego, no to tak, sam tytuł jako Syn Człowieczy też myślę, że nawiązuje do Jezusa, czyli Syna Bożego. Mimo, że oni przecież byli trzema postaciami w jednej, no to bardzo skomplikowane. Dobrze, że tutaj nie, nie mówimy o teologii, bo pewnie dużo osób by mnie zjechało. Ale... Ja wyczytałam, że sama René Magritte sugerował, że nie było jakby w jego intencji nawiązywanie do jakichkolwiek religijnych symboli. Ale, wiecie, różnie to bywa z artystami, prawda? Malują jedno, mówią inne, także tak naprawdę nie wiemy, A dzięki temu że żyjemy w takich czasach, jak żyjemy, to możemy sobie to interpretować tak, jak mamy na to ochotę. Ale znalazłam inną interpretację, która nawiązywała do konformizmu, że ludzie muszą ukrywać swoje prawdziwe ja, aby jakby dopasować się do społeczeństwa, czyli bardzo aktualne, tak mi się wydaje. No i sugeruje się, że mężczyzna w tym eleganckim, ciemnym gajerze symbolizuje nowoczesnego biznesmena i właśnie on dopasowuje swoją tożsamość do oczekiwań społeczeństwa. Myślę, że brzmi to no, bardzo znajomo, bo żyjemy w dobie, w której chyba wszyscy chcą się wpasowywać w ramy. A to jest strasznie nudne i przykre. I bardzo ciekawie patrzy się w ogóle na ten portret z perspektywy tych wszystkich analiz, które przeczytałam, no bo jakbyśmy spojrzeli tylko na ten obraz, bez jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, tylko tyle, że namalował to surrealista, właśnie René Magritte, no to jest to po prostu portret mężczyzny z jabłkiem na twarzy. Bardzo piękny. Pod względem technicznym również wspaniały ale jeżeli na przykład możemy to rozkminiać z perspektywy religijnej, jeżeli ktoś bardziej się zna, albo z perspektywy właśnie jakby dostosowywania się do oczekiwań innych ludzi, no to tu już zaczyna działać i wyobraźnia, i tak naprawdę rozkmina a propos codzienności i życia. Czyli to jest, moi drodzy, bardzo ciekawy temat do winka i deski serów, jak gdzieś tam będziecie z psiapsi sobie siedzieli wieczorami. Ale tak jak powiedziałam, sam obraz jest mega niesamowity. Powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię Renę Magrita i nawet z ciekawostek wam powiem, że jakiś czas temu stworzyłam serię świet zapachowych, które są inspirowane dziełami sztuki albo danym artystą. I niedługo będę robiła jakby drugi drop i tam będzie. Świeca o zapachu zielonego jabłuszka, właśnie inspirowana tym obrazem René Magritte'a, Także jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Jeszcze sprawdziłam, jaka jest cena tego obrazu. W 1998 roku został sprzedany za 5 milionów dolarów i niestety trafił do prywatnej kolekcji. Mówię niestety, bo chciałam Wam dzisiaj mówić, gdzie te dzieła można zobaczyć. No bo jakby to jest chyba jeden z najbardziej kultowych obrazów, który wyszedł z pod ręki Magritte'a. Ale nadal jest w prywatnej kolekcji. Ciekawa jestem, czy jest czasami wypożyczany. Co do ogólnej symboliki, jeżeli chodzi o jabłko, no to oczywiście pojawia się jako insygnia królewska, ale też jako właśnie w sztuce sakralnej, to co już Wam mówiłam, bo wyczytałam, że sam Jezus Chrystus bardzo często pojawia się na obrazach z tym owocem, tyle, że ten owoc ma, Krzyżyk na górze jest jakby zwieńczony tym krzyżykiem, i ma to symbolizować, nie wiem, myślę, że kulę ziemską, czyli władzę nad światem. I oczywiście wszystko jest okraszone męczeńską śmiercią, która wybawia ludzi od grzechu. Myślę, że chyba nigdy nie zrobię podcastu o sztuce sakralnej. Jakby jest to mega skomplikowane. No, chyba, że będzie to Michał Anioł, bo jednak ten to aha, dużo namieszał w świecie związanym z religią. Dobra, ale przechodzimy do kolejnego artysty. Będzie to Paul Cézanne, czyli ojciec wszystkich malarzy. Czy możemy w ogóle tak z nazwać go dedym sztuki? Bo skoro... Wielu z artystów ma jakieś takie nickname, tak jak Picasso i Tamara są firendami, Na przykład Marcel Duchamp jest Daddy of the Dada, czyli już mamy jednego tatuśka, ale do Cezana by pasowało właśnie, że byłby Daddy yy, sztuki. No, no i Modi oczywiście jest art crashem. <laughs> Super merytoryczny jest ten podcast, nie musicie mi dziękować. Przechodząc do pola Sezana, o którym marzę, żeby nagrać podcast autentycznie, bo. uch, zaraz wam opowiem, ale zacznę od tego, że Sezan stworzył no wiele martwych natur, to był przełom XIX-XX wieku, bardzo dużo malarzy wtedy tworzyło i pejzaże, i właśnie martwe natury. Jakby ten XIX-XX wiek, no to są super czasy, do tego jest to Paryż, czyli rozpustny Paryż, który uwielbiamy ja osobiście na bank. Bo powiem Wam, że ja teraz bardzo dużo czytam o Paulu Gugę, naprawdę wciągnęłam cztery książki plus jego pamiętnik no, a no, który jest wybitny. Bardzo Wam polecam, kupiłam wydanie z 1925 roku, no przewspaniałe, prawie 100 lat ma ta książka. Jest krótki, szybciutki, śmiesznie napisany i no są tam rozkminy pola gugę, także dawno nie czytałam tak ciekawej książki, ale ja też może na to patrzę w perspektywie, że przeczytałam kilka książek z opracowaniem jego życia i były strasznie nudne wiecie, co mnie zaskoczyło, jeszcze muszę tylko wspomnieć o tym Google. Jak czytam te książki, no to wydania, które są bardzo stare, nadal przełożone na język polski, no to są dużo ciekawsze. Jest tam tyle takich ciekawostek, których w ogóle nie ma w tych najnowszych książkach. Trochę smutne, bo dla mnie właśnie te smaczki są bardzo istotne. No ale wracając do Pola Sezana, bo jakby ci wszyscy artyści się ze sobą łączą, bo ja się dowiedziałam, że Paul Gouge przyjaźnił się z Polem Sezanem i z Camille Pisaro. To był artysta też z tamtych czasów, i oni byli jego pierwszymi nauczycielami. No, ja wszyscy byli e, impresjonistami, bardziej postimpresjonistami, przepraszam, i nigdy nie zagłębiałam się właśnie w sztukę Sezana oczywiście wiem kim jestem, znam podstawowe obrazy, ale dzięki Picasso i Google już rozumiem dlaczego wszyscy artyści go uwielbiali faktycznie Uważali go za takiego Dediego sztuki. No. Niesamowita postać, więc zdecydowanie zrobię o nim podcast. Mam nadzieję, że już niedługo. Także wracamy do tematu owoców. Wiecie co? No wtedy wielu artystów tworzyło martwe natury. Teraz myślę, że raczej te martwe natury tworzy się gdzieś tam w liceum plastycznym ale żeby się oczywiście doszkolić z techniki, z perspektywy, ze światłocienia, gdzieś na studiach, może też przygotowując się na egzaminy. Ale no, nie jest to jakiś wybitnie ciekawy temat, więc nic dziwnego, że w dobie, w której mamy tyle bodźców i tyle tematów, no to raczej mało kto się skupia na martwych naturach. Oczywiście, że są ludzie, którzy jakoś to ugrywają na swój sposób i jest to mega interesujące, ale... Jednak myślę, że jest dużo ciekawszych tematów niż martwa natura. A ja w ogóle mówię o polu Cezanie i o wszystkich innych artystach, a nawet nie powiedziałam tytułu obrazu, tak mi się wydaje. Mm, tutaj oczywiście jest kilka, ale możemy, nie wiem, bazować na koszu z jabłkami z 1893 roku. To było 65 na 80. Centymetrów. I to, co mi się najbardziej podoba, oczywiście obraz zobaczycie sobie na Instagramie, one wszystkie są dosyć podobne, ale Paul Cezanne odrzucił naturalistyczną, jakby reprezentację na rzecz zniekształcania obiektów. I on tworzył w takiej trochę kopniętej perspektywie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten obraz korzy z jabłkami, no to widzimy tam korz właśnie z owocami, butelkę prawdopodobnie od wina, jest draperia, która jest bardzo charakterystyczna dla pola sezana, no i takie ciasteczka. Mi się one kojarzą z takimi biszkopcikami do tiramisu. Myślę, że to jakieś typowe ciasteczka, które jadano wtedy we Francji, jak mam. Ale tutaj bym chciała bardziej się skupić na tej Destrukcji perspektywy, o której wam wspomniałam, bo jest to. No wydaje mi się, że raczej taka nieśmiała próba ze strony Pola jakby malował z dwóch punktów patrzenia na tą martwą naturę. Ci wszyscy z was, którzy mnie słuchają i gdzieś tam tworzą, czy to dzieła sztuki, czy coś gdzieś tam do szuflady, no to wiedzą, że najlepiej tworzyć z. Prawdziwej rzeczy, czyli na przykład z ustawionej martwej natury. No i logiczne jest to, że malujemy z jednego punktu, żeby jednak trzymać się tej perspektywy, jakby to było za każdym razem najważniejsze. I tutaj wygląda na to, jakby Paul no, pokazywał te ciastka, jakby patrzył na nie z boku, a resztę malował z innego kąta. Więc jest to ciekawe zabieg, ale teraz się zastanawiam, czy on to zrobił przypadkiem, bo domniemam, że malował to na przykład kilka tygodni, i tak wyszło w praniu, czy po prostu zrobił to z premedytacją, żeby spróbować przełamywać, no bo jak wiemy, każdy z wybitnych artystów tworzył coś wyjątkowego, co potem było przełomowe. Także, no nie wiem, myślę, że jak zagłębię się bardziej w jego sztukę, to może się tego dowiemy w podcaście wyłącznie o polu sezanie. W każdym razie, to co mogę Wam zagwarantować, no to on zmienił tym, tym, co tworzył z tą perspektywą, kierunek malarstwa. Ale co do martwych natur, no to jeszcze chciałabym jednak trochę wspomnieć i powiedzieć Wam, że w neoklasycznej epoce Dawida uważana była ona za najmniej istotny temat malarski. No i co się tutaj dziwić, zazwyczaj była taka sama i za wiele poza techniką czy kolorystyką nie wnosiła do życia. Więc myślę, że nie bez powodu nie była za bardzo doceniana, i myślę, że wielu artystów raczej malowało martwą naturę, żeby sobie em, poćwiczyć, albo żeby po prostu był to brzydko powiem, ładny obraz na sprzedaż, bo jednak wiadomo, że światem rządzą pieniądze. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten obraz pola sezona, jak kurat jesteście w Chicago, no to on znajduje się w School of the Art Institute of Chicago. Jak będę, wpadnę chętnie zobaczę na żywo. Także już ostatnie słowo Paula Sezana, no to musimy wiedzieć, jakby, że był jednym z trzech wspaniałych i głównych muszkieterów postimpresjonizmu wraz właśnie z Polem Gugę i Van Gogiem, no to oni pchnęli. Tak szczerze, formalne założenie malarstwa w stronę właśnie kubizmu, który potem okazał się mega rewolucyjny. I jako trzeciego gościa tego podcastu wypada nam powitać Pola Gugę, o którym już wspominałam więcej niż o Sezanie. I pol Gugę był królem tajtańskiej rozpusty z nieletnimi, ale o tym już niestety wspominałam w którymś z podcastów i Paul mieszkał na Tahiti i stworzył tam naprawdę wiele obrazów, które przedstawiały lokalnych mieszkańców. A jeżeli chodzi o wiecie, taką kulturę dzikiego miejsca, no to wiadomo, że owoce są istotnym elementem. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o obrazie, który nazywa się Tehamana, Ma Wielu Rodziców. Z 1893 roku. Tehamana to była nieletnia. Nielegalna y, żona Pola Gugel, bo on wtedy miał swoją oficjalną europejską żonę, która mieszkała z piątką jego dzieci w Danii, bo stamtąd pochodziła, więc mieszkała w Kopenhadze. Ale kiedy on się przeniósł właśnie na wyspy Oceanii, no to tam miał. Y, Swego czasu kilka lokalnych żon, które nazywane były wachiny, ale o tym też wam jeszcze kiedyś opowiem. Bo chcę wam opowiedzieć dzisiaj o tym obrazie, dlatego że na obrazie znajduje się mango, które jest symbolem płodności. Ale najpierw opiszę wam obraz. Na obrazie widzimy tę hamanę, która ubrana jest w sukienkę w paski. Kiedy chrześcijańscy misjonarze przybyli na Tahiti, przeszkadzała im wszechobecna nagość lokalnych kobiet, i oczywiście postanowili stworzyć trój, tak zwaną sukienkę misyjną. I ta sukienka była szyta z bawełny i zakrywała no, nader odkryte ciała, które w kulturze polinezyjskiej były całkowicie naturalne. Ale no, uwierało, jak widzicie, przybyszów z Francji. Oczywiście nie wszystkie kobiety chciały nosić te skromne i odpowiednie, w cudzysłowie, stroje. I zachowało się bardzo dużo zdjęć z tamtych czasów, gdzie kobiety po prostu były ubrane w swoje tradycyjne stroje, czyli tam miały jakieś małe przepaseczki, tam gdzie chciały mieć. No i na tym obrazie dziewczynka, bo ona miała 13-14 lat. Trzyma wachlarz, który został stworzony z liści pandanu i palmy kokosowej. No, i według wielu znawców sztuki, ten wachlarz właśnie posiadały tylko osoby ze szlachetnych rodów. I tak właśnie było w przypadku tej dziewczynki Tahamane, ponieważ jej rodzina pochodziła z czystej tahitańskiej linii, co zapewne napawało Gugę dumą, bo dla niego to było bardzo istotne. I sukienka, w którą brana jest dziewczynka jest no, symbolem europejskiej kolonizacji w zestawieniu z tradycyjnym wachlarzem i wydaje mi się, że Gugę sugerował em, i chciał pokazać, jak te oba światy są ze sobą połączone, bo od kiedy na Tahiti dotarli Europejczycy, no to naprawdę wiele się zmieniło. Ja czytałam o tym bardzo wiele, i ta dzikość jeszcze bywała w różnych kręgach, ale gdzieś tam w stolicy, no to już było bardzo mocno skolonializowane. Lokalsi się bardzo denerwowali, też Francuzi wprowadzili pieniądze, co też wszystkich irytowało, no bo wcześniej w ogóle nikt nie operował walutą. Ale wracając do obrazu, obok Tahamany leżał właśnie owoc mango, albo kilka owoców mango, które symbolizują płodność. I z listów pola wynika, że jego tajtańska żona w 1892 roku była w ciąży, ale niestety nie ma żadnych wzmianek o ich potomku. I prawdopodobnie zostało to dziecko, jeżeli ona je urodziła, zaadoptowane jak wiele dzieci na Tahiti, ponieważ w ich kulturze i w ich wierzeniach dziecko mogło mieć wiele matek. Nie wiem, czy tutaj będę się w to jakoś zagłębiać, ale chodzi o to, że. Całe wioski wychowywały dane dziecko, i to nie było nic złego, nie porzucało się tego dziecka, tylko ono mogło mieć kilka matek, ponieważ tam jakieś ciotki, kuzynki, sąsiadki również zajmowały się tym dzieckiem. Zawsze lepsze to niż gdzieś tam wyrzucenie go w kąt, prawda? No i na tym obrazie za dziewczynką na ścianie widzimy różne malowidła. Ale tak naprawdę jedyna postać, którą możemy rozpoznać, jest to bogini księżyca China. Bardzo ważna zresztą postać w wierzeniach mieszkańców Polinezji. I ten fragment obrazu wzorowany jest na tradycyjnej rzeźbie bogini. Nawiązuje do fascynacji Pola Gugę na temat kultury i religii Tajtańczyków. Wierzyli oni, że wszyscy Tajtańczycy wywodzą się ze związku bogini Chiny i boga Ta'aroa. I jakby cała ta historia z tymi bogami jest y, bardzo obficie opisana w pamiętniku. Pola Polaguę jest to bardzo ciekawe, ale tu nie jest za bardzo istotne, jeżeli chodzi o, tego, o ten obraz. E, w każdym razie była to bogini Księżyca i Bóg Ziemi, i po, to taka powiedzmy polinezyjska wersja Adama i Ewy, o których już dzisiaj wspominałam. I jeszcze co mogę powiedzieć o tym obrazie, to że ten obraz jest bardzo. Istotny w twórczości Pola Gugę, bo w tym samym roku, w którym go skończył, wrócił do, do Francji i mogło być to swego rodzaju pożegnanie artysty z Tahiti, który traktował Tahiti jak swoje miejsce na ziemi. Ale nie martwcie się, jeszcze Paul wróci na Tahiti, jeszcze zrobi rozróbę i tak naprawdę na zawsze opuści swoją. Ojczyznę na rzecz Polinezji Francuskiej, czyli swojego wymarzonego raju na Ziemi. Jesus, ale ja się dzisiaj rozgaduję, nie? Niby tutaj mam mówić o owocach, a jednak, tak jak mówiłam, to jest fajny punkt wyjścia do tego, żeby Wam opowiedzieć o różnych dziełach sztuki i o wszystkim, co mi przychodzi do głowy. No ale pola Gugusia już zostawiamy w spokoju, bo skoro właśnie Paul Cézanne i Paul Gougain i Vincent van Gogh przytarli szlaki kubizmowi, no to nie nie obędzie się bez najbardziej znanego przedstawiciela jakby tego nurtu, czyli Pablito Picasso. Jest to obraz, który nazywa się "Breton Fruit Dish z 1909 roku. Wiecie co, problem jest taki, że bardzo często nie ma tych obrazów opisanych po polsku, więc no możemy tłumaczyć to jako chleb i. Mm, miska owoców, albo coś w tym stylu, jakbyście chcieli sobie wyszukiwać, ale ja oczywiście napiszę też tytuł i wstawię zdjęcie na Instagram. I to był moment, w którym wraz z francuskim malarzem Georges Braque zostali okrzyknięci twórcami kubizmu, oboje. I ten obraz Pablo Picasso, który miał 163 na 132 cm, bardzo duży i nietypowy wymiar, jak na martwą naturę. No to jest ciekawe, bo ta kompozycja Pablo, ona się wzięła z innego jego obrazu, który nazywał się Carnival de Bistro i który przedstawiał postacie siedzące wokół stołu. I to jest fajne, bo w tej martwej naturze, o której wam dzisiaj powiem, wyeliminował ludzi. Super, to jest sprawa, nie? Jakby Pablo, to był jednak genialny. No i właśnie chleb i miska z owocami, którą stworzył Pablo Picasso, tworzy jakby taką sieć aluzji do Wielu martwych natur jego ulubieńca, czyli pola Sezana, z jabłkami, z pomarańczami. I on zapożyczył jakby wzorzystą zasłonę, którą często gdzieś w martwych naturach wykorzystywał pol Sezan. Oczywiście pomięty biały obrus, w którym zabłąkane były owoce. I też rustykalny stół, który jest bardzo podobny jak ten, który pojawiał się na martwych naturach pola Sezana. I co najważniejsze, poza tym, że stworzył go w stylu kubistycznym, czyli całkiem innym niż postimpresjonistyczny, w którym tworzył Sezan, on również pochylił perspektywę. I nawet w tę samą stronę, co Paul Sezan. I powiem Wam, że też kolejna rzecz, która została zapożyczona od Cezana, no to było takie poczucie. Ceremonii. Jakby, jakby wam to określić? No, że ten chleb i owoce stają się czymś w rodzaju świeckiego ołtarza? No, tak, tak myślę, że ładnie by to brzmiało. I muszę Wam tu powiedzieć oczywiście kolejną dygresję. Bo ja, ja, oczywiście, jak Wam opowiadam, to trochę jestem podjarana, bo ja dużo czytam i może Wam nie wszystko powiedziałam. Ale wydaje mi się to mega wspaniałe, że te wszystkie okresy się. Tak ze sobą pięknie przenikają. I jeden artysta inspiruje się drugim, tworząc no, coś niesamowitego i historycznego. I to nigdy nie jest kopiowanie, to jest bardzo wspaniała inspiracja, która no, pozwala im na stworzenie czegoś, co zapisze się faktycznie na kartach historii sztuki. I powiem Wam, że tyle lat edukacji mojej, a to dzięki podcastowi, tak naprawdę w końcu mogę połączyć te wszystkie kropki, jakby. Te wszystkie nurty zaczynają układać się w całość to tak jakby mi brakowało puzli i z każdym nowym artystą, z każdą nową książką dowiaduje się rzeczy, które nagle klikają. I ja bym w życiu się nie spodziewała, że Paul Cezanne uczył pola Gugę. Jakby to jest mega fascynujące. I teraz, czym więcej czytam, to wiem, dlaczego Picasso tak bardzo jakby fascynował się sztuką Pola Sezana, który był faktycznie no, prekursorem i ojcem dedim sztuki. Także no, dla mnie to jest takie osobiste zwycięstwo, że. Tyle mogę się nauczyć pod tym względem. No ale zostawiamy już te moje wywody i martwe natury, dlatego że teraz czas jest na kolejnego króla surrealizmu, którego oczywiście tu nie mogło zabraknąć będzie to Salvador Dali z obrazem pod tytułem: Sen spowodowany lotem pszczoły wokół owocu gradatu na sekundę przed przebudzeniem <grym> zwięzły jak cały Dali. Śpiąca Gala, żona i muza artysty, oczywiście, unosi się nad skałą na tle morskiego krajobrazu. Obok jej nagiego ciała unoszą się dwie krople wody, owoc granatu i pszczoła. I Dali mówił, że ten obraz powstał dzięki temu, że Gala właśnie opowiedziała mu o swoim śnie. Oczywiście też nie zabrakło teorii Freuda, który mówił, że obrazy są otwarte na wiele interpretacji. Odkrycie, prawda? Ale Dali bardzo lubił freudowskie rozkminy. Dali, no nieprzypadkowo, stworzył metodę, która nazywa się metoda paranoiczno-krytyczna, ponieważ. Ona została wymyślona przez Salwadora na podstawie teorii interpretacji snu Freuda. Jakby Freud uważał, że każdy obraz lub skojarzenie obrazów można odczytywać podwójnie. Była jego jakby głównym wkładem w ruch surrealistyczny i Dali w 1962 roku wyjaśnił, że w tym śnie, który ma miejsce w biały dzień, wpadł na pomysł w cudzysłowie umieszczenia w obrazie odkrycia przez Freuda typowego snu obejmującego długą historię wynikającą z natychmiastowego jakby wypadku powodującego budzenie. I tak jak na przykład upuszczenie pręta na, nie wiem, kark śpiącego powoduje jednocześnie jego przebudzenie i bardzo długi sen zakończony opuszczeniem ostrza gilotyny. To tak tutaj odgłos pszczoły wywołuje uczucie urządzenia, które właśnie budzi Gale. Ja wiem, że to jest długie, że to jest skomplikowane, ale myślę, że to dosyć istotne i bardzo ciekawe dlatego, że tak jak no, często krytykuje Salwadora, no to to wszystko w połączeniu z poglądami też Freud'a jest mega interesujące, nie? Jakby tak mocno się w to zagłębić. Także mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że ja dzisiaj mam tak bardzo dużo. Dygresji. Ale nie byłabym sobą, gdybym Wam też nie opowiedziała o ciekawostce, o której się dowiedziałam, ponieważ w tamtym momencie Salwador Dali mieszkał w Ameryce. I to jest ten obraz, o którym Wam opowiedziałam, jest jednym z nielicznych obrazów, jakie namalował mieszkając tam, dlatego że on wtedy bardziej skupiał się na innych zajawkach, czyli po pierwsze na handlowaniu sztuką, na dekorowaniu witryn, za które oczywiście dostawał ogromne pieniądze, na projektowaniu scenografii do Hollywoodu, do jakichś tam hollywoodzkich produkcji do filmów, ale też projektował wtedy okładki Vogue'a, więc on nie miewał zbyt dużo czasu na malowanie. No ale dobra, teraz przejdziemy do kolejnej artystki, ale bardzo pobieżnie, ponieważ nie mogę w tym podcaście nie wspomnieć o Fridzie Kalo. Powiem wam, że zapytałam was na Instagramie, jakie dzieła sztuki albo jakieś akcje związane ze sztuką kojarzą wam się z owocami. I większość z was, naprawdę, 90%, napisało Viva La Vida. Fridy Kahlo, czyli to jest obraz, który omawiałam przynajmniej w dwóch albo w trzech podcastach na Niewinnej Sztuce. Jest to ostatni obraz artystki właśnie z Arbuzami. Mega piękny, naprawdę ciekawa historia, która stoi za symboliką tego obrazu, ale myślę, że bez sensu, że będę powielać znowu opis tego obrazu, ponieważ jak słuchacie Niewinnej Sztuki, to już bardzo dobrze wiecie o co z tym chodzi. Zresztą ostatnio robiłam też podcast, w którym wam opowiadałam o. Obrazie o jakiejś tam martwej naturze, która jest wystawiana teraz w Warszawie. Ale też po prostu musiałam wspomnieć o Fridzie Kalo, no bo kto jak nie ona kojarzy nam się z martwymi naturami i z mm, owocami. Ale znalazłam jeszcze jeden obraz, który nazywa się Papuga i Owoce z 1951 roku. I jestem też i mango, i pomarańcza, jabłko, arbuz, czyli klasyczna Frida, tylko że też dodała papugę. Więc to byłoby na tyle o Fridie. O Diego Riverze, który stworzył też swoją wersję watermelonów, opowiadałam, także to jest tylko tak, żeby zaznaczyć ich obecność w owocowym świecie sztuki. Za to drugi artysta, o którym wszyscy mi pisaliście, był to oczywiście Giuseppe Artimboldo, który tworzył portrety, jakby malarsko budował jakby to ująć malując rośliny, zwierzęta czy owoce, on tworzył portret danej osoby. Naprawdę majstersztyk iluzji, on bardzo lubił pogrywać w ogóle z odbiorcą. Bardzo mi się podobają te obrazy i nie dziwię się, że od razu mi o nim opowiedzieliście, no bo faktycznie on może kojarzyć się z owocami w sztuce. Sam Giuseppe mówił tak. Nic nie jest takie, jakie się Wam wydaje. Gruszka jest gruszką, ale z pewnego dystansu staje się cesarskim nosem. Granice są płynne, a zmysły zawodne piękny cytat, tak mi się wydaje. No i tutaj na przykład bazuję na obrazie, który powstał w 1573 roku, czyli za dawno. Pod tytułem Lato, ale oczywiście to była cała seria. Był też obraz, który nazywał się Cztery pory w jednej głowie i na każdym praktycznie obrazie właśnie Giuseppe są gdzieś tam owoce na pierwszym planie tak naprawdę i tworzą portret danej osoby. No także co mogę powiedzieć? Giuseppe ewidentnie wzniósł, mogę tak powiedzieć, że swego rodzaju martwą naturę na nowy poziom i jak przyjrzycie się tym obrazom z bliska, to jest to jakiś obłęd, to Słowo majstersztyk akurat do Giuseppe pasuje, bo jest to majstersztyk techniczny. Te wszystkie pojedyncze kreseczki, one tworzą jedną niesamowitą całość. Także no, ja byłam zachwycona, jak faktycznie oglądałam te obrazy. W ogóle historia Giuseppe też jest bardzo ciekawa, bo on zaczynał od całkiem innego rodzaju sztuki niż ta, na, no, z której jakby został najbardziej znany. Nie mogło zabraknąć w tym podcaście Endiego Warhola. Król Popartu jakby wiadomo, że stworzył dwa kultowe sitodruki z owocami. Po pierwsze jest to banan, który znalazł się na okładce Velvet Underground. Myślę, że to jest mega kultowa okładka, którą zna większość z nas, a myślę, że wiele osób też nie zna muzyki, którą tworzył ten zespół, a jednak okładkę Warhol'a zna. W skrócie wam powiem, że historia zaczęła się od tego, że Andy przypadkowo trafił na ich koncert. Gdzieś tam w nowojorskim lokalu poszedł ze znajomymi, właśnie na koncert, i bardzo mu się spodobał ten zespół. Zaprosił ich do fabryki, czyli jego Art Studio, które było. Niesamowitym miejscem i muzykom oczywiście też się spodobała fabryka, bo było to miejsce, w którym przebywali naprawdę przeróżni ludzie. Byli to ludzie kreatywni, inni, dziwni, twórczy, marzący o sławie. Każdy mógł w fabryce być sobą, bez względu na to, co sobą reprezentował, nie wiem, czy to dobrze brzmi. I Andy Warhol zaproponował im miejsce w fabryce właśnie, żeby mogli tam sobie robić próby muzyczne w zamian za 25% dochodów z koncertów. I cała historia, jeżeli chodzi o Warhola i Velvet Underground, jest bardzo ciekawa. Nie będę w nią teraz wnikała, ale mniej więcej chodzi o to, że tam Warhol bardzo mocno potem się panoszył, wokalistkę im załatwił, różne rzeczy się działy. Ale Andy Warhol zaprojektował im okładkę płyty, czyli to, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Na pewno kojarzycie się z białe tło i żółty banan i podpis, właśnie Velvet Underground, Andy Warhol. I słuchajcie, bo ja się dowiedziałam, że pierwsze amerykańskie wydanie tej płyty było niesamowite. Było bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o technikę druku i przygotowania tych płyt do sprzedaży, ale ten prosty banan na tej okładce okazało się, że on został tak zaprojektowany, żeby móc go obrać. No, ej, sorry, ale to jest bardzo. Sprawa, prawda? Jestem aż ciekawa, czy w ogóle jest to dostępne gdzieś na internecie, żeby to kupić jeszcze nieobrane, że tak powiem. Myślę, że ci, którzy faktycznie znają zespół, no to wiedzą, że na płycie nie spotkacie raczej piosenek takich, nie wiem, o stokrotkach czy miłości, jakichś takich banałach, tylko jest tam bardzo dużo muzycznych, dziwnych, że tak powiem, eksperymentów. Teksty są na przykład o związkach Sadomaso, o prostytutach albo o gloryfikowaniu narkotyków, szczególnie heroiny, czyli bardzo niebezpiecznego narkotyku. Zresztą jak wszystkie. No ale z racji, że dzisiaj nie opowiadam Wam o muzyce, tylko o owocach. No to jeszcze a propos Andy'ego Warhol'a, chciałabym Wam powiedzieć, no że Andy przecież stworzył puszki Campbellsa, a tam między innymi była też zupa pomidorowa, a pomidor jest owocem, więc. Dołączam to dzieło do dzisiejszego podcastu, także muszę Wam opowiedzieć w skrócie historię Puszki i dzieciństwa Andy'ego Warhola. Andy Warhol bardzo często wspominał, że w dzieciństwie jego mama gotowała właśnie zupę pomidorową stworzoną z zupy Campbell's. Już kiedyś na pewno Wam o tym opowiadałam, wspominałam o tym, że jak mieszkałam w Nowym Jorku, to spróbowałam tej pomidorowej zupy Campbell's, i ja była przeochydna, także nie wiem dlaczego... No znaczy, no do mnie mam, że to był po prostu sentyment Warhola. No i pewnie miał inne smaki niż my, wychowani na polskich pomidorkach. I moi drodzy, jakby oczywistym faktem jest, że Andy Warhol stworzył dzieło sztuki no z codziennych przedmiotów, więc było to bardzo przełomowe, ale też takie bardzo pop. Nie? Stąd ten tytuł pop artu. To, co smutne i bardzo często o tym wspominam, to fakt, że on nie do końca był doceniany za życia, ale też do dzisiaj w ogóle pop nie jest zbytnio doceniany w wielu kręgach, jeżeli chodzi o świat sztuki czy o krytyków. Ale jeszcze wracając do tych puszek Campbell's, no to on stworzył aż 32 sitodruki, każdy miał 51 na 41 cm i oczywiście jak macie ochotę i będziecie w Nowym Jorku, no to w momie możecie zobaczyć jak ja byłam w Nowym Jorku. To oczywiście, że puszki Campbellsa pojechały na wystawę do Tate w Londynie. bo nie, nie mogło. Nie. Ja zawsze mam piach w oczy, ale na tym się nie skupiajmy, bo nie chcę tutaj zacząć płakać. I tak sobie pomyślałam, bo często Wam wspominam o Warholu, myślę, że dużo osób wie, chociaż myślę, że jak mówię, o, wiele osób wie, no to wcale tak nie do końca jest, ale pomyślałam sobie, że zamiast opowiadać o tych puszkach, tak naprawdę już taki basic znacie, to opowiem Wam, czym jest sitodruk, który też jest nazywany serigrafią, no bo jakby... Te wszystkie techniki są mega ciekawe i ja dzięki temu, że studiowałam sztukę, to mogłam doświadczyć właśnie linorytu, litografii, sitodruku. Normalnie bym nigdy w życiu nie mogła czegoś takiego spróbować w domu. Może i bym mogła, ale nie na taką skalę. I chyba to też był moment, kiedy zakochałam się w Endym Warholu. Ja wam tak w skrócie powiem, bo ja pamiętam dokładnie pierwszy dzień zajęć. Nie wiem, czy to był pierwszy czy drugi rok licencjatu, ale wybrałam sobie zajęcia właśnie z sitodruku. To była pracownia profesora Bobrowskiego, ale tam głównym mistrzem był Mirek Gugała. O mój Boże, wybitny człowiek, zabawny, super inteligentny i w ogóle e, Mirek był osobą, która Jedna z nielicznych, jedna z niewielu w, na naszej uczelni, która szanowała studentów i nie traktowała ich na takim poziomie profesor-uczeń, w sensie, że z wyższa? Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie pamiętam dzień, w którym staliśmy wszyscy wokół stołu do właśnie drukowania tego sitodruku i Mirek nam opowiadał, jak to wygląda. I on mówił, że każdy kolor to jest czarna plama. Ja nie mogłam tego zrozumieć, dopóki on nie zaczął tego drukować, dopóki ja nie zaczęłam robić sito druku, może teraz będzie ciężko wam to zrozumieć, ale tak sentymentalnie musiałam wam o tym opowiedzieć. I sitodruk jest bardzo magiczny, ponieważ można stworzyć niesamowite rzeczy. Jest to grafika, bo ja studiowałam grafikę, ale to jest grafika warsztatowa, jakbyście nie wiedzieli właśnie te wszystkie linoryty, litografie. I jeżeli chodzi o sito, to tak, najpierw mamy. Właśnie sito, czyli w ramie albo drewnianej, albo metalowej jest napięta siatka, drobniutka siatka i na nią nakładamy emulsję światłoczułą, bardzo cieniutko i nakładamy to raklą albo raklem i potem odkładamy ją do ciemni, żeby ona całkowicie wyschła. Nie może być jakby wystawiona na światło, no bo wszystko się zepsuje. I tworzymy szablon. I powiedzmy, że mamy takiego banana Andy'ego Warhola, który jest żółty, ale obrys ma czarny. Czyli najpierw e, możesz to ręcznie przygotować, e, możesz w Photoshopie przygotować. Tworzymy jakby ciemną plamę, czarną plamę, która jest żółta potem przy druku. I drugi szablon, który tworzymy, jest to ten czarny obrys banana. I to jest fascynujące, bo kiedy jakby ta emulsja wyschnie, no to musimy naświetlić ten szablon, czyli do takiej wielkiej, ogromnej naświetlarki. Kładziemy szablon na to sito w odpowiednim miejscu, potem to wszystko jest zasysane przez maszynę. No, i odpowiednia tam ilość, już nie pamiętam, jaki to był czas, musimy naświetlać to sito. Potem wyjmujemy je, kładziemy do tak zwanej wanny i spłukujemy wodą, ale to nie jest płukanie jak pod prysznicem, tylko my to robiliśmy karczerem, żeby, bo to jest fascynujące, bo jakby. To, co było czarne, naświetlone, to teraz jest wypukiwane. I całe wszystko dookoła jest nadal tą emulsją. Czyli jak będziemy to przedrukowywać, to wyjdą tylko rzeczy z szablonu. Boże, chyba głupio, że ja to tłumaczę, bo to jest skomplikowane. W każdym razie, jak wysuszymy to sito, to kładziemy na takim specjalnym stole, który ma dziurki, który, z których jakby wsysane jest powietrze i trzyma nam daną kartkę. Robimy sobie pasery. Jakby kładziemy płótno, przykręcamy je w odpowiednim miejscu i wtedy nakładamy farbę. I raklem ją rozprowadzamy. Boże, ale to jest fascynujące. Ja w ogóle chyba bym chciała wrócić na studia, tylko po to, żeby robić sitodruk. Piękna sprawa, nie jest to skomplikowane, myślę, że każdy mógłby to zrobić i jest to też ciekawe pod tym względem, że możemy robić naprawdę bardzo dużo kopii czegoś takiego. I tak jak na przykład, jeżeli się interesujecie Warholem, no to widzieliście, że te jego prace były bardzo duże i te sita były kładzione na ziemię, a nie na żadnych stołach i tam kilka osób naraz przeciągały tą raklę z farbą, żeby w ogóle zrobić odbitki, więc często te prace Warhola są trochę rozmyte i nie są idealne, ale myślę, że właśnie cała magia jest w tym sitodruku. Myślę, że Warhol też to zrobił z premedytacją, ponieważ był to dużo szybszy sposób na stworzenie dzieła sztuki niż malowanie czegoś odręcznie. No i też on stworzył projekt, a potem jego asystenci mogli przedrukowywać właśnie te sitodruki w dużej ilości, co równało się też z dużym dochodem, a już Wiele razy mówiłam, światem rządzą pieniądze, no rządziły, rządzą i na pewno zawsze będą rządzić. Powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że ten podcast to jeden wielki chaos, <noise> ale musicie mi dzisiaj wybaczyć ewidentnie. Mam nadzieję, że i tak się dobrze bawiliście. I jeszcze w ogóle chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo nie piję winka, tylko piję aperol, żeby sobie trochę osłodzić ten ciężki okres w moim życiu, plus jeszcze, Boże, mam okres, a nie mogłam odpuścić nagrywania tego podcastu, więc chciałam sobie trochę osłodzić, ale Aperol też jest gorzki. <tak>, tak jak moje życie, moi drodzy. Ale to też jest przecież Aperol z pomarańczką. Także totalnie w temacie dzisiejszego podcastu. i teraz mi się przypomniało, że przecież jeszcze Aleksander Gierymski stworzył żydówkę z pomarańczami, o której mogłabym wspomnieć, a nie tylko tych zagranicznych artystów. Ale może to na jakiś inny odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję, że mi pomagacie tworzyć ten podcast, że go słuchacie. Dziękuję moim niewinnym patronkom i patronom. Zachęcam Was oczywiście do zostania patronką albo patronem, jak macie ochotę. A ja, moi drodzy, idę dokończyć swojego aperolka i nadal biorę się do pracy, no bo jakby noc jeszcze młoda, dopiero wybija północ u mnie. Także słyszymy się już w następny czwartek i dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym podcaście, zawsze biorę to pod uwagę. Tylko nie piszcie mi o Beksińskim, bo na niego potrzebuję bardzo dużo czasu, a teraz jeszcze go nie mam, tak samo jak z Witkacym, żeby to był naprawdę ciekawy podcast. Także wznoszę za nas wszystkich czirsik. I słyszymy się za tydzień. Pa! żeby tradycji stało się zadość, będzie scena po napisach, bo z ciekawostek owocowych powiem Wam, że jak Paul Guggen mieszkał na Tahiti, no to biskup strasznie się wkurzał, że Paul Guggen rozpija lokalsów, bo z racji, że Paul był Francuzem, bardzo lubił winko. No, my bardzo dobrze to rozumiemy. Ale tam nie było wina. On nie miał pieniędzy, żeby sprowadzać to wino, więc on pędził <gryw> alkohol z kokosów. On uczył ich robić destylat z kokosa. Kokos to też owoc, czy raczej orzech? Dobra. W każdym razie to jest ciekawostka po napisach. Pa!